Cześć, tu kochani, zapraszam na Raid Shadow Legends. W końcu mogę pokazać wam pierwszy materiał z serii poradników o Clan Bossie. Będzie to najpopularniejsza i najbardziej pożądana strategia, Unkillable. Opowiem, co to jest ten cały Unkillable i dlaczego warto go zrobić. Dowiecie się, jakich czempionów potrzeba, gdzie szukać gotowych kompozycji, no i oczywiście speedów. Na końcu zobaczycie mój team, najmocniejszą odmianę budżetowej wersji Unkilla, Budget Unkillable z Aliatakiem. Jeżeli zastanawialiście się, jak ludzie robią takie wyniki na najwyższym poziomie lub na każdym poziomie, używając naprawdę dziwnych czempionów, to czas najwyższy dowiedzieć się o Unkillu. W porównaniu do tradycyjnej strategii, gdzie przyprowadzacie czempionów ubranych w Lifesteal bądź Stalwart z bardzo dużym defensem, Unkillable polega na zablokowaniu bądź uniknięciu śmierci, podczas gdy Clan Boss będzie was obijać. No dobra, ale przypomnijmy sobie szybko, jak działa Clan Boss, który w porównaniu z nowymi bossami z Doomtowera wydaje się naprawdę mało skomplikowany. Clan Boss posiada trzy umiejętności aktywne. Pierwsze dwie z nich to umiejętności obszarowe, tak zwane AoE1 i AoE2, czyli przez pierwsze dwie tury wasz team będzie dostawać obrażenia. Trzecia umiejętność polega na tym, że Clan Boss wybiera jeden target, najbardziej prawdopodobny do zabicia. Jeżeli trafi, ten target dostanie stana. Ciekawostką jest to, że obrażenia zależą od maksymalnej ilości HP. No i zobaczcie, sprawa wydaje się prosta. Wystarczy przeprowadzić takich czempionów jak Ryszard Zwierzy, który ma block damage na 4 turach i rzuca je na 2 tury, albo tańszą wersję Warcastera buffującego na 1 turę block damage, lub czempionów z Unkillem, Sir Nicholas 4 tury cooldown i 2 tury Unkilla, czy gwiazdy każdego Unkilla, Man Eater, który potrafi zbuffować na 2 tury z 5-turowym cooldownem. Okej, ale to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No niestety, diabeł tkwi w szczegółach. Żeby zbuffować się Unkillem bądź block damage'em na każde AoE czy każdy pojedynczy stan od Clan Bossa, potrzebujecie niestety wysokich speedów, gdyż ich cooldowny są na tyle wysokie, że oni muszą się czasami szybciej ruszyć, aby odpowiednio zarzucić buffem. Na szczęście większość kompozycji zostały już odkryte i są naprawdę bardzo dopasowane teamy. Jeżeli chcecie sprawdzić, jakie teamy są obecnie dostępne i czy wasze czempiony pasują do nich, możecie odwiedzić stronę Redwood Jedi, wejść w Speedtunes i zobaczcie, tutaj macie podział wszystkich clan bossowych teamów według strategii. Nas interesuje strategia Unkillable, albo według czempiona, którego macie. Wybierzmy Unkillable i tutaj zobaczcie, ile tego jest. Bardzo dużo kompozycji. Więc jeżeli szukacie na przykład War Tower, zobaczycie, że tutaj są gotowe speedy, speedy przypisane do konkretnego czempiona. Czasami potrzebujecie jeszcze innego, w ogóle niezwiązanego z Unkillem czempiona, żeby to wszystko działało. Jest pełna rozpiska, ewentualnie film czy kompozycja w Clan Boss kalkulatorze. Zobaczmy sobie jeszcze najbardziej popularną strategię, czyli Budget Monitor. Tutaj też już są inne, mniejsze speedy, czasami nawet jakieś takie kontrowersyjne jak 124, czyli praktycznie brak speeda. Więc jeżeli chcecie już budować, najpierw sprawdźcie na tej stronie, czy macie czempionów pasujących do pewnego setupu oraz czy jesteście w stanie osiągnąć takie speedy, jakie są tutaj podane. Chyba tak mniej więcej wiecie już, o co chodzi. Chodźmy zatem na Clan Bossa i zobaczmy, jak działa Budget Unkillable z Aliatakiem. Właśnie, dlaczego Budget? Bo jest to najtańsza wersja do zrobienia Unkilla, gdyż potrzebujecie tylko jednego czempiona, w tym przypadku jest to Man Eater, oraz rzadkiego czempiona zmniejszającego cooldown umiejętności Painkeepera. Pozostałych dwóch czempionów dobierać według własnych upodobań. Może to być dwóch poisonerów, ale warto jednak zainwestować w czempiona, który zarzuci Decrease Defense, a jeżeli będzie mógł jeszcze zarzucić Weaken, to będzie na wagę złota. Pamiętajcie, że ja pokazuję wersję z Aliatakiem, więc jeżeli nie macie Aliataku, odszukajcie Budget Man Eater i tam będą troszeczkę inne speedy, niż będę tutaj wam prezentował. Zaczynamy od Ultra Nightmare, czyli najwyższy poziom trudności. Walkę rozpoczyna Man Eater, gdyż jest najszybszy w stadzie, 248 speeda i od razu zarzucamy Unkillable. Musimy mieć to gotowe przed następnym cyklem. Drugi czempion idzie ze speedem 232, u mnie jest to Belenor, który odpowiada za Decrease Defense i Weaken. Dodatkowo ma aurę zwiększającą crit rate, przez co mój team nie musi być ubrany na 100% crit rate'a. Painkeeper potrzebuje 223 speeda i używamy A1. Boss teraz nas obije,
No i czas na czempiona z Aliatakiem. Na Ultra Nightmare musi on chodzić ze speedem 172, na Nightmare 181. Ja używam Krilli. Jest ona chyba najlepszym Aliatakerem, jeżeli chodzi o klan bossa, gdyż każda umiejętność robi bardzo duży damage i dodatkowo macie dwa najważniejsze buffy do robienia damage'u, czyli Critical Rate i Increase Attack, a wszystko na 3 długie tury. Używamy A1. No i zobaczcie, znowu monitor. Używamy A1, A2, nie ma to w zasadzie różnicy. No i czas na mojego ostatniego czempiona, Kaela, który jest ubrany pod 123 speed. Tak, tak wolny speed powoduje, że pełni rolę tak zwanego slowboya. Ma za zadanie przetrzymać unkillable i block debuff na turę, kiedy boss będzie rzucał stana. Dodatkowo musi mieć najwięcej życia w stadzie, około 120% życia painkeepera. Następnie ruszamy się naszym damage czempionem i czas na painkeepera. I teraz jest czas, kiedy rzucamy heala i zwróćcie uwagę właśnie na Kaela, który nie został wyleczony do fulla i brakuje mu trochę życia, a po AoE ma największy procent brakującego życia, przez co staje się najbardziej prawdopodobnym targetem do zabicia, czyli w turze ze stunem klan boss powinien go targetować. Krilla jeszcze pasuje z Ali atakiem i zarzuci na nas damage buffy. Belanorem ciśniemy A3, a Painkeeper A1. Redukcję cooldownów zostawiamy na następną turę. W tym momencie możecie już wcisnąć auto. Man Eater. Zostaje mu tylko A1 i teraz czekamy na stana. Dostał go Kael, nasz slowboy. I w ten sposób zakończyliśmy pierwszy cykl. Od tej pory cały team będzie ruszać się tak samo, aż do 50 tury. Puszczamy naszego slowboya i teraz czas na Decrease Defense i Weaken. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ za chwilę dostaniemy Ali Attack, więc wszyscy będą atakować na target ze zmniejszonym defensem. Zwróćcie uwagę, że Painkeeper dostała boost turn meter podczas Ali Attacku. Dlatego ważne, by Ali Attack szedł wtedy, kiedy Painkeeper ma prawie pełny turn meter, co zabezpieczy Was przed zmianą kolejności ruchu tego czempiona. Painkeeper zredukuje nam teraz cooldowny, co spowoduje, że Man Eater będzie mógł rzucić Unkilla. I na tym polega ta strategia, by zabezpieczyć się Man Eaterem przed AoE 1 i AoE 2. Wykorzystać niski speed slowboya, by sołkować stana. No dobrze, ale jak spowodować, by nasz slowboy sołkował tego stana? Jest to trochę skomplikowane. Musicie ubrać czempionów na odpowiedni poziom HP. Trzech czempionów w środku musi mieć poziom HP około 30 do 32 tysięcy. Painkeeper, jako że jego leczenie zależy od ilości jego HP, musi mieć nieco więcej. Slowboy to jest 125% HP Painkeepera. Zauważcie, że po wyleczeniu KL musi mieć jak największy czarny pasek, czyli największy procent brakującego życia. Wtedy będzie 95% szans, że będzie stan targetem. Żeby doprowadzić do takiej sytuacji, potrzebujecie niestety dosyć idealnych poziomów HP. I są na to dwa sposoby. Pierwszy to jest Clan Boss kalkulator dostępnych na Deadwood Jedi. Logujecie się na stronę Deadwood Jedi'a, wybieramy Guides and Resources i tutaj gdzieś mamy Star Calculator for Budget Unkillable. Zauważcie, że to jest Budget Unkillable, a nie Budget Unkillable z Ali Attackiem. Niestety z Ali Attackiem nie ma takiego kalkulatora, ale możecie użyć tego narzędzia, żeby odnaleźć te idealne HP. Po kliknięciu otworzy Wam się taki udostępniony Excel, którego musicie zapisać jako kopię. Ja już mam tutaj przygotowany spreadsheet. Wpisałem już moich czempionów, ich poziom HP i defensa. Już po prawej stronie widzicie prawdopodobny stan targetu według kalkulatora. I to jest sytuacja idealna. Kalkulator pokazuje nam KL-a, czyli naszego slowboya. Wpiszmy może prawdziwą wartość defensa mojego KL-a. I zobaczcie, że sytuacja już jest zupełnie inna. I teraz jak to poprawić? Man Eater pali się na czerwono. Nie może być stan targetem. Aby poprawić tą sytuację, zaczynajcie zawsze od KL-a. Zwiększmy mu HP do 60 tysięcy, nie ruszając defensa i widzicie, że w ogóle nam nie pasuje, dlatego zmniejszmy na 50 tysięcy. Zobaczcie, też niedobrze. 49, może będzie pasować? Tak, pasuje. Pokazałem Wam, jak manewrować pomiędzy HP albo defensem, bo możemy też mu zmniejszyć defensa, żeby osiągnąć oczekiwany efekt. A gdybyśmy chcieli mu zmniejszyć na przykład do 42 tysięcy, to zobaczcie, jest tutaj Painkeeper. Jeżeli nadal nie wychodzi Wam wyliczenie tych statystyk lub nie macie po prostu takiego giru, żeby łatwo wyciągnąć te HP, ale udało Wam się doprowadzić do takich obliczeń kalkulatora,
to jest na to super sposób. Wystarczy Painkeeperowi założyć jedną część Immortal Setu. Ona się będzie leczyć 3% za każdą turę. Jeżeli chodzi o klan bossa, to on wyznacza stan target w zależności od największego braku HP, czyli 3% to jest bardzo, bardzo dużo. Czasami te różnice są minimalne i to właśnie daje ten Immortal Set. Prostsze niż kombinowanie z takiego HP. No dobrze, wiecie już jak ustawić czy wyliczyć HP lub zastosować trik z Immortal Setem, ale czy to wszystko, o czym powinniście pamiętać? Jeżeli nadal clan boss wybiera nie ten stun target, co trzeba lub wasz team traci unkillable wtedy, kiedy powinno być, to musicie zerknąć na swoje masterki. Pierwsze zakazane masterki to są masterki, które powodują losowy przypływ turnmetera, na przykład Rapid Response. Zobaczcie, macie 30% szans na increasing turn meter by 10%, czyli coś, co na żadnym clan bossie, nie tylko unkillu, nie używamy. I druga podobna masterka, która też ma 30% szans na zwiększenie, jeżeli debuff zejdzie. Inna sprawa to jest masterka Cycle of Magic. Tutaj macie 5% szans na decreasing cooldown of random skill. Tego nie możecie używać na czempionów, którzy muszą rzucić swoje umiejętności w tym czasie, co powinni. Man Eater bądź Painkeeper. To jest totalnie zakazane. Kolejnym problemem może być masterka Lore of Steel. Jeżeli używacie speedseta, to ta masterka wam procentowo zwiększa speeda, więc ten pokazany speed może być delikatnie inny, przez co team wam się rozjedzie. W dobie Forge'a czy glyfów jesteście w stanie wycyrklować taki speed, jaki potrzebujecie. Nie potrzebujecie tej masterki w ogóle. No i teraz odwieczne pytanie. Zielone czy niebieskie? Bo czerwone jest wyborem oczywistym. Dla Painkeepera wybrałem niebieskie, żeby ona leczyła mocniej swoim healem. Łatwiej mi wtedy zarządzać tym HP potrzebnym do stun target. KL-owi jako slowboyowi wybrałem masterki też niebieskie, tylko bardziej skoncentrowane na accuracy i damage. Zobaczcie, wybrałem tutaj Cycle of Magic, ale to tylko dlatego, że jego umiejętności im częściej będą aktywne, tym będzie robić więcej damage'u i nie mają wpływu na jakiekolwiek inne działania. Wybrałem też Master Hexer, co jest dosyć oczywiste dla każdego Poisonera, tylko uważajcie, jeżeli używacie Toxic Seta, a macie Poisonera, to osoba z Toxic Setem nie powinna używać Master Hexera, bo te Poisony wchodzą dosyć często i wtedy możecie nie mieć miejsca na inne debuffy jak Decrease Defense. Pozostałe czempiony, Maniter, Krilla czy Belenor, otrzymali zielone masterki, dlatego że w pierwszych turach clan boss zadaje bardzo mały damage. Uwierzcie, często się zdarza, że KL ma za dużo życia, dlatego wybrałem zielone masterki dla tych czempionów, żeby otrzymali jeszcze mniej damage. Zobaczcie, tutaj jest Decrease Received from AoE Attacks, czy dodatkowy Defense. No i oczywiście dodatkowy kontratak doda nam trochę więcej damage'u. Dla Painkeepera nie możecie używać tego kontrataku, ponieważ Painkeeper na A1 ma zwiększenie turn metera. Jest jeszcze jedna ważna masterka, jest to Life Drinker. Wszystkie czempiony poza slowboyem powinny mieć tą masterkę, żeby dodatkowo podleczać się przed stanem. Oni będą mieli więcej życia po wyleczeniu przez Painkeepera niż wasz slowboy. Ważne jest, żeby czempiony miały wysoki crit rate. Life Drinker bazuje od zadanego damage'u, więc jeżeli będziecie mało bić, to Life Drinker mało będzie leczyć. Jest jeszcze jeden problem, który możecie napotkać, jeżeli używacie Krilli. Krilli na 1 daje shielda wartego 10% maksymalnego HP na targeta z najmniejszym obecnym HP. W początkowych fazach ona może dawać na waszego slowboya, a że boss bardzo słabo bije, to może nie zadać mu w ogóle damage'u. Spróbujcie zrobić Krillę na najmniej HP, ile to możliwe. Nie dawajcie jej masterki zwiększającej wartość shielda. Pamiętajcie też, że walka unkillable jest podzielona na takie dwie mini fazy. Do 12 tury stun targetem może być damage dealer oraz slowboy. Nie panikujcie, jeżeli w moim przypadku Belenor dostaje czasami stana w trzeciej, w szóstej turze, on to przeżyje, najwyżej tam nie zrobi damage'u i nic wam się nie stanie. Po 12 powinno to już być wrzucane w waszego slowboya. No dobrze, to już chyba znacie wszystkie tajniki. Zobaczmy jeszcze, jak sobie czempiony radzą na bossie i zobaczcie, jakie duże hity tutaj dostajemy. A to tylko dlatego, że ten team nie wymaga tak naprawdę jakichś defensów czy konkretnych setów, po prostu ubieracie tych czempionów bardzo dużo crit rate, crit damage, wrzucacie też ataku i podziwiacie, jakie fajne hity, jakie fajne crity mamy na ekranie. My sobie tutaj klepiemy Voida, ale jak to bywa z innym Affinity? Mając Manitera w unkillu jest o tyle fajnie, że z reguły ten team działa na wszystkie Affinity. Jest mały wyjątek co do Nightmare i Ultra Nightmare. Jeżeli chodzi o Nightmare, musicie zmienić speeda Krilli na 181. Żeby to zrobić, przygotujcie sobie na przykład jeden item,
U mnie to jest broń, którą wymieniam w zależności od poziomu trudności. Drugi wyjątek to jest zielony Affinity na Ultra Nightmare. Zostawiacie te speedy z Voida i zmieniacie speeda tylko Belenorowi na 40 mniej, czyli 192. Żeby to zrobić, najłatwiej przygotować sobie dwie pary butów. Pięciogwiazdkowe, gdzie macie 40 speeda i atak procent, gdzie nie ma żadnego speeda, przez co jednym itemem osiągniecie te 40 mniej. Na zielonym Affinity Ultra Nightmare jest też inna rotacja, co będę pokazywać na końcu filmu, tak żebyście mogli sobie spisać, zobaczyć jak to działa. Przeskoczmy szybko na koniec walki, żeby zobaczyć na ile kluczy uda nam się zrobić Ultra Nightmare. Jak widać 46 milionów daje nam dwa pewne klucze na Void, więc jeden klucz na Voidzie, jeden na Affinity da nam na pewno świetny wynik. Jeżeli chodzi o damage, to wydaje mi się, że nie da się osiągnąć jednego klucza. Jeżeli wam się udało z odpowiednimi championami, dajcie znać w komentarzach i pochwalcie się swoim teamem. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie Slowboya. Jeżeli budujecie ten team, to od razu zróbcie sobie Slowboya z przeciwnym Affinity do waszego Ali Attack, a wasz główny Slowboy ma mieć to samo Affinity jak wasz Ali Attack Champion. Czyli używacie Krilli, musicie przygotować Slowboya niebieskiego i zielonego. Jeżeli Fahreina, tego grubasa z barbarzyńców, to przygotowujecie zielonego i czerwonego Slowboya. Przejdźmy teraz do najlepszego, czyli pokażę wam moich czempionów. Pokażę wam w takiej kolejności, w jakiej budowałem team Unkillable. Jeżeli chodzi o Manitera, to najpierw skille. Oczywiście Ancient Blood musi być wyksiążkowane, reszta nie ma znaczenia. Ja mam akurat wyksiążkowane Syfon, używałem na Faction Warsa. Jeżeli chodzi o masterki, to zwróćcie uwagę, że potrzebujecie Life Drinkera oraz Grim Resolve, ponieważ na Unkillable często jesteście poniżej 50% życia i te 5% damage'u robi robotę. Poszedłem w masterki defensywne po to, żeby w początkowych fazach Maniter nie dostawał takiego damage'u, czyli ograniczałem szansę, że będzie z tą targetem. Jeżeli chodzi o gear, to interesowały mnie statystyki. Zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o HP, to wiecie, dużo defensa. To samo na początku Maniter ma dostać jak najmniej damage'u i właśnie manewrowałem defensem. 248 speeda i zobaczcie, 57 kryta. Bo ja używam Belenora, który daje aurę 24 plus 30% buffa, którego też Belenor daje, ale też daje go Krilla, czyli mamy 54, czyli troszkę mamy za dużo. I zobaczcie, to jest o tyle fajne, że resztę tego 43 kryta wrzuciłem w crit damage. Mam 270 crit damage. Jak podciągnę Great Wallem, będzie dużo więcej. No ale tak, zobaczycie, no kurczę, kochana, ale ty nie masz w ogóle accuracy. No właśnie, nie potrzebuję i na Unkillable nie chcę tego używać. Zwiększa szansę, że moi czempiony na początkowych fazach dostaną mało pierdziel i stun target, wiecie, może być losowy, więc to też może być powód. Nie dawajcie mu accuracy. No i lecimy z gearem. Użyłem banner atakiem. W zasadzie szukałem takiego speeda, ale atak daje nam więcej damage'u. Nie potrzebujemy tutaj HP i defensa. Tutaj oczywiście crit damage na 6 star. Tutaj mamy defense, buty speed. Zobaczcie, triple crit damage. Czemu nie ma glyfów na crit damage? Defense klata, żeby właśnie podnieść ten defense, bo ja naprawdę nie chcę takiej... chcę ograniczyć losowość. Rękawiczki crit damage, to jest oczywiste. Taka tarcza, hełm, broń. Przejdźmy do Painkeepera. Jako, że to jest rare champion, to wyksiążkujecie wszystkie umiejętności. Zobaczcie, A1 nawet się opłaca ciężkować z tego względu, że Painkeeper rusza się 50 razy, więc 50 razy i tutaj są takie delikatne procenty, które zwiększają wam damage. Książkujemy heala, przechodzimy do masterek. Masterki są standardowe pod klon bossa. Jeżeli chodzi o damage, pamiętajcie, Life Drinker musi być i Grimy Resolve da wam troszkę więcej damage'u. Jeżeli chodzi o niebieskie, to tak jak wam już mówiłem, zwiększyłem sobie heala, w zasadzie też, tutaj też, reszty nie potrzebuję. Sety, to tutaj akurat ja zastosowałem ten trick Immortal, co upraszcza mi sprawę, ale też zastosowałem Toxic Set. Dlaczego nie ubrałem Painkeepera w jakiś super damage? Po pierwsze, ten champion ma jeden skill, który nie bije bossa, więc to będzie marnotrawstwo. Po drugie, to jest bardzo dziwny champion, ponieważ jego A1 zależy od defensa i ataku, a A2 od HP i ataku. Zastosowałem Toxic Set. I uwaga, Toxic Set ma 75%. Często wchodzi ten mały poison, więc jeżeli macie jakiegoś super poisonera i wypełniacie resztą championu pasek debuffów, to nie używajcie Toxic Seta, ubierzcie go Painkeepera tak, żeby
po prostu miał 100% kryta. Zobaczcie jeszcze statystyki. Oczywiście to jest ten poziom HP, ataku nie zwiększałem. Defense jest 2100, powinien być trochę większy, ale to mi działa, więc nie zmieniam. 223 speed, 97 critical rate, trochę za dużo, bo inni mnie buffują. Popatrzmy sobie jeszcze tylko na itemki. Zobaczcie, że hełm jest niewymaksowany i tarcza jest niewymaksowana. Każde zwiększenie itemu może spowodować rozjazd w stan targecie. Buty ze speedem, HP na cześć, 4 gwiazdki, zobaczcie. No taki chest mi się znalazł. I tutaj crit rate, tutaj ring defense. Zobaczcie, że Painkeeper ma bardzo mały bazowy defense, dlatego ja używam tyle przedmiotów z defensem. Następny w kolei jest wasz damage dealer. U mnie to jest Belanur. A1, jeżeli krytnie, buffuje kryta, na jedną turę w zasadzie, ale jest to dodatkowy buff dla waszego teamu. Ja akurat wyksiążkowałem A1, no bo wiecie, Ali atak, to prawie jak kontra, więc on często to używa. Chciałem po prostu super wynik, wy nie musicie. Zobaczcie, że A2 z bazy jest na trzech turach, więc nie trzeba tego książkować, a overkilla on w ogóle nie używa. Co jest piękne w Belenorze, to jest aura crit rate, więc jeżeli macie podobnego czempiona albo z aurą zwiększającą atak, stawcie go na lidera, będziecie mieli bardzo duży boost. Pamiętajcie, że lecicie 50 tur, więc każde zwiększenie daje wam dużo. Jeżeli chodzi o masterki, to masterki są podobne do Man Eatera. Jeden wyjątek, ale to w zasadzie jest jakaś losowość. Pamiętajcie, żeby był Life Drinker. To jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o statystyki, to jest czempion, którego powinniście zainwestować w najlepszy damage gear, który macie, jeżeli chcecie naprawdę mieć super wyniki. Ja akurat mam dosyć niski atak, bo powinien być gdzieś 4000, ale dosyć trudno zrobić z speedem 232. Zobaczcie, 2600 defense, więc też duży defense, żeby te początkowe tury były dobrze zarządzane. Critical rate 56 bym troszkę zwiększył, żeby jego A1 zawsze buffowało, bo czasami jednak tego nie robi. Oczywiście dużo crit damage, accuracy, żeby decrease defense i weaken. Pokażę wam tylko itemki, jeżeli was to interesuje. Set ze speedem i zobaczcie, że szukałem takich itemów, gdzie mamy podwójne crit damage, crit rate, crit damage, no i klata z atakiem i oczywiście rękawiczki crit damage. Banner to tutaj zainwestowałem w defense, crit damage obowiązkowo 6 string, atak z jednym też jest super. Popatrzmy teraz na Ali Attack Championa, u mnie jest to Krilla. Jeżeli chodzi o umiejętności, to najlepiej by było, gdybyście nie książkowali tych dwóch ostatnich. Mi się niestety nie udało. Najważniejsze, żeby książkować Ali Attack, żeby był na trzech turach i książkować Increase Attack, Increase Crit Rate, żeby był na czterech turach. Jeżeli chodzi o masterki, to zauważyłem, że ten kontratak wcale mi nie psuje ze względu na mały shield, który daje Krilla. Jeżeli jednak ten shield wam przeszkadza, możecie usunąć te dwie masterki i na przykład dać w offense lub w ogóle nie dawać. Jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj ku mojemu zaskoczeniu udało mi się zrobić aż 265 crit damage. Accuracy w ogóle nie jest potrzebne, chyba że chcecie używać Krilla gdzieś indziej, to możecie sobie na przykład Faction Warsy, bardzo się przydaje na ostatniego bossa, to możecie sobie do 200 podnieść. Zobaczcie, też 54 krita. Ja nie mam problemu z kritem. W ogóle 172 albo 181 speeda, defense 2300 i zobaczcie ile ataku. Wow. Jako że ona ma mały speed, i to jest taka wskazówka też dla innych teamów clan bossowych, które robicie, takich standardowych, że 170 speed to jest niski speed do osiągnięcia, więc ubierajcie buty z tą statystyką, na przykład atak procent, bądź defense albo HP. Nie szukajcie speed butów. Oczywiście to zależy od gearu. No i teraz zobaczcie itemy. Tu mamy atak buty, tu mamy atak chest. Też jest potencjał, żeby to podnieść crit damage. I zobaczcie, to są perception sety, które udało mi się wykraftować. Mam nadzieję, że będziecie mieli tyle samo szczęścia co ja. Podwójny crit damage. No i czas na mojego pierwszego slowboya, jest to KL. KL jest po prostu świetny, nadaje się wszędzie, nawet na 25 dungeony, które są teraz popularne. Co on nie uderzy, to zostawia poisona, ponieważ AC Train nie jest używany na clan bossie. Jeżeli chodzi o masterki, to są typowe masterki na poisonera. Zwróćcie uwagę, że też mam tutaj Grim Resolve, ale nie mam Life Drinkera. Pamiętajcie, Life Drinker nie dla slowboya. Niebieskie Cycle of Magic, żeby zredukować cooldown na jednym skillu, który potrzebujemy, czyli na tych czterech poisonach. I Master Hexer, reszta w zasadzie nie jest potrzebna, w zasadzie nie. Tutaj Sniper też jest potrzebny, żeby była większa szansa, ponieważ KL nie ma 100% szans. Zwróćcie uwagę, jakie statystyki podniosłem. Oczywiście ten HP, który wam już tłumaczyłem, Defense, tutaj musicie zjechać jak najniżej się da. Niestety KL ma dosyć wysoki, jak na atak czempiona, czyli 914, więc jak założycie na przykład 16 tarczę, to nagle wam podskoczy do 1500 i ma się wszystko rozjedzie, więc tak jak widzicie, ja nie używam tarczy.
123 speed, czyli tak bardzo, bardzo mało. 217 crit damage, bardzo mało kryta, no bo nie jestem w stanie wyciągnąć z tym gearem, bo wtedy mi się wszystko rozjeżdża, więc jeżeli udałoby mi się tutaj na 54, byłoby super. No i dużo, dużo accuracy. Najlepiej znaleźć taki banner bez speeda. Będzie to bardzo trudne, bo przecież sprzedajecie wszystkie itemy bez speeda. No właśnie. Trzeba o tym teraz się zastanowić. I zobaczcie, o, w zasadzie mogę zwiększyć ten baner bez problemu. Jeżeli chodzi o baner, to mam accuracy, tutaj mamy HP i nie zwiększam, bo jak zwiększę, to jest szansa, że się wszystko rozjedzie. Mamy ring attack, zobaczcie właśnie tam, gdzie jest defense, nie? Czyli te wszystkie ringi, które teraz sprzedawaliście, gdzie były flat staty ataki albo flat staty HP, to tutaj wam się przydadzą. Buty to mamy HP buty, żeby wyciągnąć te HP. To w zasadzie Right Optimizer mi wszystko ładnie pokazał. Zobaczcie, 60, accuracy, crit damage. No, ten champion jednak sporadycznie się rusza, mało. No, czasami z ali ataka walnie. Dlatego nie warto inwestować jakiegoś chorego gearu. Ale jakoś mi się tam udało. Zobaczcie, podwójny defense. Fe. No jeszcze tutaj akurat sprzęt wygląda w ten sposób i z KL-em mam jeden pomysł, nie jestem w stanie jeszcze go zrealizować, to jest Reflex Gear. Zobaczcie, jeżeli Reflex Gear, mimo że KL będzie się mało ruszał, zredukuje mi cooldown na tej umiejętności, to normalnie po prostu KL tam z 10 baniek na pewno zrobi. Jeżeli mi się uda ubrać go w Reflex, zrobię krótki filmik, kochan po godzinach i zobaczycie, jaki będzie tego efekt. Moim drugim slowboyem jest Feint. Co prawda nie jest najlepsza w tej roli. A3 potrafi wyleczyć za 4% za każdy debuff na targecie, więc jak macie solidnego poisonera, to ona przed stunem potrafi się wyleczyć i wtedy stun poleci w kogoś innego. A2 daje poison i decrease attack. I zobaczcie, nie chcemy decrease attack. Chcemy, żeby boss uderzał cały czas tak samo w początkowych fazach i jeszcze mocniej w następnych. Jeżeli chodzi o A1, to książkujecie do 4 poziomu, jeżeli tylko unkillable. Jeżeli chcecie jej używać na przykład na Faction Wars, a świetnie się sprawdza na bossach, to książkujemy do końca. Masterki to tutaj potrzebujemy tylko Master Hexera. W zasadzie ten Cycle Magic może powinienem wyrzucić, żeby właśnie te A3 nie były refreshowane. A jeżeli użyjecie na 232 speeda zamiast mojego Billionera, to sprawdźcie Giant Slayera. Jeżeli chodzi o gear, to Pain jest mocniej zrobiony od KL-a ze względu na tę ilość hitów. Zobaczcie, 41900 podobnie, ale ataku prawie 5000 mi się udało. A dlatego mi się to udało, ponieważ ona ma bardzo mały defense i mogłem założyć jej naprawdę kozackie przedmioty, które gdzieś tam defensa miały. 123 speeda, 206 crit damage, ale zależało mi na tym accuracy 271. Naprawdę mocny, mocny champion. Zobaczmy jeszcze itemy. Accuracy banner. Zobaczcie, że tutaj ma właśnie ten defense procent. Crit damage 6 star amulet oczywiście. Pierścionek, żeby podciągnąć te HP do tego poziomu, który potrzebujecie. Zobaczcie, ona ma mały poziom HP, więc dużo tego trzeba założyć. Buty, atak procent, HP procent, crit damage, legendarna broń. No i tutaj widzicie, że też HP z glyfy. No i zobaczcie, tarcza na 4 poziomie. I tutaj jest taki mały trik. Zobaczcie, jeżeli chcecie podnieść slowboyowi damage, to załóżcie jej na przykład tarczę, którą podniesiecie do 4 levelu, albo w ogóle nie upgrade'ujcie itemu, po to, żeby aktywować chociaż bonus. I właśnie ja to tutaj zrobiłem, żeby aktywować 15% ataku i 5% ignore defa, który nie jest tak dobry na clan bossa, bo clan boss ma bardzo mało defensa. Tam chyba z 1500, z tego co pamiętam. Z początku byłem nieco sceptyczny do Ankilla. Myślałem, że jest to, wiecie, taki cheese paragonowy. Ja do końca nie lubię takich exploitów używać. Ale jak zbudowałem ten team, zobaczyłem, ile przedmiotów nagle zyskało na wartości. Jak na przykład pierścionki z atakiem i defensem. Albo buty i w ogóle itemy bez speeda. Po zbudowaniu tego teamu zastanawiam się, czy niektóre tarcze upgrade'ować, czy jednak zostawiać i czekać na ten dobry moment. Niemniej jednak jestem bardzo zadowolony z tego teamu. Życzę wam tego, żebyście zbudowali też z takimi wynikami. Z tego względu, że ten team działa na wszystkie Affinity i robi naprawdę dosyć dobry wynik. No, 2 klucze na Ultra Nightmare i 1 Nightmare. Jest to naprawdę super sprawa. Będę się powoli żegnał. Na końcu zostawię wam jeszcze przewodnik, jak rozpocząć walkę z Nightmare i z zielonym Ultra Nightmare, więc jak was to interesuje, zostańcie do końca. Ja wam bardzo dziękuję. Zostawcie lajki, jeżeli wam się podobał mój pierwszy Clan Boss Guide. Jeżeli chcecie więcej takich guide'ów na różne teamy, dajcie w komentarzach. Pozdrawiam, kochan. No i na szybko rozpoczynamy Nightmare'a. Akurat mamy zielony Affinity, więc zobaczycie, jak działa Feint, jaki damage na końcu zrobiła. Walkę rozpoczynamy od Man Eatera używając A2. Belenor, dowolny. Painkeeper
redukuje cooldowny, a Krilla A1. Używamy Unkillable, Fane, używamy A2. Pelennor 1, zobaczcie, krytnął i cały zespół ma critical rate. I idziemy Painkeeperem A1. Krilla A1, Anitter na przykład A2 bije mocniej niż A1 i na Nightmare może wejść nam Decrease Attack, który i tak już mamy. Zdejmujemy Defense, dajemy Weekend, dajemy A1. Jeżeli używamy Fane, musimy nacisnąć A1. Jeżeli nie mamy Fane jako slowboja, możemy nacisnąć Auto. Idziemy Auto. Jeżeli chodzi o Nightmare, to najważniejsze jest przeżyć do 12 tury, ponieważ do 12 tury na tym speedzie będziecie dostawać stuna. Albo Pelennor, albo Fane. Ważny też jest defense na waszym slowboju, żeby na 12 turze boss was nie zabił. I zobaczcie, Fane właśnie wyleczyła się przed stunem. Mamy full HP i clan boss wybiera Pelennora. Jeżeli wszyscy mają HP, to clan boss wybiera albo weak affinity, albo lidera. Czekamy do 12 tury, zobaczymy, czy Fane nam przeżyje. I zobaczcie, tutaj nam nic się nie dzieje. Pelennor może dostać tego stana, więc ja nie przerywam walki, nie rozpoczynam na nowo. Oczywiście idealnie by było, gdyby to wszystko leciało w Fane, no ale to jest Nightmare i tak będziemy mieli jeden klucz. I leci 12 tura, zobaczcie, i Fane nam przeżyła. No i od tej pory już wszystko leci tak jak na Ultra Nightmare. No i tutaj akurat walka mi się rozjechała na końcu, ale zobaczcie, 44 miliony to i tak jest bardzo dużo. Zwróćcie uwagę, że to nie Pelennor robi największy damage, ale Krilla. Skoczmy szybko na Ultra Nightmare Green Affinity. Maniterem zaczynamy z Unkillable, czyli A3, Painkeeper A1, Pelennor Decrease Defense Weekend A2, Krilla A1. Maniter 2 bądź 1, 2 bije troszkę mocniej. Fane używamy A3. Painkeeper A1. Pelennor możemy A1. Druga tura. Zaczynamy Maniterem A1. Czas, by Krilla rzuciła A3, czyli zbuffowała nas. Painkeeper nadal A1. Maniter A1. Stąd poszedł Fane, bardzo dobrze. Pelennor może A3 ze względu, że mamy crit buff od Krilli. Fane A2. Krilla Ali atak. I teraz będzie redukcja cooldownów. Zwróćcie uwagę, że Painkeeper dostał Slow Speed i Pelennor, ale to nie ma znaczenia. Maniter Unkillable i zaczynamy cykl na nowo. I możemy jeszcze puścić auto. Pelennor Decrease Defense Weaken. Painkeeper nadal w czwartej turze A1, więc trochę ręcznej roboty jest. Maniter A2, Krilla 1, Fane A1 i w piątej turze leczymy Painkeeperem. Ale to nie jest koniec. A1 Pelennor, A1 Maniter. Używamy buffów Krilli, ale będziemy czekać z Ali atakiem. Maniter A1. Pelennor może A3. Fane A3. Painkeeper redukuje cooldowny. Szósta tura. Pasujemy Ali atak. Idziemy A1. Maniter ma wolny Unkillable, więc puszczamy Unkillable. I zobaczcie, nie dostajemy już Decrease Speeda. Zbliża się siódma tura i zwracamy uwagę na Krillę. Krilla ma gotowy Ali atak, ale używamy A1 i w tym momencie możemy puścić auto. Wydaje się nieco skomplikowane, ale tak to zostało wymyślone, że będziemy mieli wszystko na czas i przede wszystkim nie rozjedzie nam się Painkeeper, który na początku miał Decrease Speed, co powodowało ten rozjazd. I końcówka walki wygląda tak, że mamy już 43 miliony, czyli zobaczcie, bez względu na Affinity mamy dwa klucze na Ultra Nightmare. Jeżeli popatrzymy sobie na damage, to Pelennor 10 milionów, Krilla 12, nadal jest najlepsza. Fane robi 8-9 milionów, podobnie jak KL, więc slowboye, można powiedzieć, że to jest górna granica slowboju. Żegnam się ponownie, kocham, pozdrawiam i zapraszam do następnych filmów.